Radosław Sobolewski. Wiemy, że miał kłopoty zdrowotne w tym tygodniu. Jak wygląda sytuacja i czy będzie brany pod uwagę? Jutro zapadnie decyzja odnośnie co Radek, czy pojedzie z nami do Kielc, czy nie. Ale owszem, od dwóch dni nie trenował, bo miał problemy żołądkowe. I tak jak powiedziałem, jutro dopiero będzie decyzja zapadnie. Znaczy wiadomą rzeczą jest, że Arek Głowacki i Michał Czekaj, ale te dwie osoby akurat nie były brane pod uwagę ze względu na kartki, które nie pozwalały im grać w Kielcach. Także tutaj są te największe problemy. Znaczy Michał Czekaj jest, miał grypę i antybiotyk brał i dlatego nie wychodził na trening, ale tutaj na siłowni pracował i już wczoraj zakończył antybiotyk i jest do treningu, a co do Arka, to prawdopodobnie do końca rundy może nie uczestniczyć w treningach. A, jeszcze jest Maor, ale Maor już w tamtym tygodniu zgłaszał, że miał problem z stawem chyba u palucha dużego i cały czas było to, można powiedzieć, doprowadzanie go do używalności i ten tydzień nawet nie wyszedł na trening, także lepiej, żeby były przygotowane na następne 4 mecze, aniżeli teraz go wyeksploatować, żeby coś się gorszego stało. No, ustawialiśmy grę teraz na koronę już, można powiedzieć, od poniedziałku, że raczej nie możemy liczyć na to, żeby Maor wyszedł na ten mecz. Musimy zmienić, bo samo to, że brakuje Maora, de facto będziemy musieli zmieniać grę ofensywną. Jest to dla nas zagadka, jakiej dyspozycji jest Osman, bo pojechał na kadrę. Nie załapał się 2 razy nawet do 18 w swojej reprezentacji, ale tak z treningu na trening, przyglądając mu się, widać, że wraca do swojej dyspozycji. Ale boisko potwierdzi to, w jakiej on jest dyspozycji i co może. Prawda jest taka, że wchodzą dublerzy, którzy mają pokazać swoją przydatność dla drużyny i może to być skutek odwrotny, gdyż chcąc zaistnieć i być w Wiśle Kraków, to zagrają świetny mecz. Dlatego mówię, no to jest wkalkulowane w tą pracę i czy kartki, czy kontuzje, tak musi być. Zmian będzie dużo na ten mecz. Mój entuzjazm? Nie. Powiem tak, że i mecz w Widzewie, i mecz z Jagiellonią, i mecz z Lechem pokazał, że potrafią grać w piłkę, bo to nie były mecze, gdzie przestali, gdzie zawodnicy nie pokazali swoich wartości. Pokazali, że potrafią grać w piłkę, umieją grać w piłkę i teraz jest kwestia, żeby tylko to udokumentowali bramką. Tego brakuje, tylko i wyłącznie. A także mówię, z gry zespołu mogę być zadowolony. Nie, czuję poparcie. Także rozmawiam cały czas z zarządem, także widzą, że jest poprawa gry. To jest ważne, tylko kwestia, tak jak mówię, wykorzystania tych sytuacji, które są. Prawda jest taka, wygrywając na kolporterze, idziemy o parę oczek do góry i to w tabeli, bo różnicy dużej nie ma. Kwestia tylko wykorzystania tego. Powiem szczerze, to jest pytanie już do Kamila, co się stało, co się wydarzyło, bo ja już kończąc przygodę tutaj z piłką w Krakowie, de facto minąłem się z nim, byłem z nim tylko może pół rundy. A dalej on już poszedł, z tego co wiem, poszedł do Zabrza i też się tam rozpłynął, dopiero później zaczął grać, jak wrócił do Korony. Był to zawodnik, który miał bardzo, znaczy ma duży, bardzo duży potencjał i mógł spokojnie grać na wysokim poziomie. Czy Korona... Przykład meczu w Zabrzu, pierwszą połowę bardzo dobrze zagrała i uważam, że grając bardzo dobrze, przegrała pierwszą połowę 2-0. Dlatego mówię, to jest taki zespół chimeryczny, który może zagrać bardzo dobry mecz, a może zagrać przykład meczu z Zagłębiem Lubin, może zagrać słabszy. To nie jest zespół, który gra tak jak Legia, Lech na swoim poziomie, który ma ukształtowany. Zawsze Korona była drużyną, która gra twardo, która gra ambitnie i jak ja przypominam sobie wcześniejsze mecze, nawet tutaj na Hutniku przegraliśmy 1-0, gdzie Korona też była dużo, dużo, dużo niżej i mówię, to są, pokazała, że jest drużyną, która zawsze walczy. To nieważne, na którym jest miejscu i nieważne, na którym miejscu też jest Wisła. I wiadomą rzeczą jest, że oni też do tego tak podchodzą. Tłumaczę im, że nie ma łatwego meczu i nie będzie łatwego meczu, bo oni już to pokazali we wcześniejszych, można powiedzieć, meczach przeciwko Wiśle, że potrafią walczyć i potrafią grać. Myślę, że to będzie mecz na przełamanie. I to jest najważniejsze dla nas.
To znaczy, jakbym miał wybierać znowuż między Jovanoviciem i Aliensem, Burligą, Kimurą, następny na tę samą pozycję, no to de facto to jest też dokładanie następnego zawodnika. To są też koszta dla klubu, a uważam, że są zawodnicy, którzy jak zostaną już przygotowani, tak jak Jovanović po okresie przygotowawczym, może spokojnie grać i na takim samym, może nawet lepszym poziomie.